Dzień dobry. Przychodzę do Was tutaj z filmikiem takim pogadankowym na temat projektu 17Q. Czym jest 17Q i w ogóle o co tutaj chodzi? 17Q zostało stworzone tylko i wyłącznie przeze mnie. Stworzone, wymyślone, zrealizowane. Nie ma tutaj żadnych współprac. Nie ma tutaj nikogo poza mną i Wami. Wami, czyli osobami, które gdzieś oglądam na Instagramie, gdzieś obserwuję na Instagramie. 17Q było innym zamysłem. Na początku zamysł był taki odnośnie tych wywiadów, że będą wywiady takie tylko i wyłącznie osób przebywających w UK i chodziło tutaj o nas Polaków. Jednak ten pomysł szybko się zmienił. Ewoluuje każdego dnia. Będzie zmieniane na poczet tego, jak będzie się rozwijał, ale na tą chwilę jest zmieniony właśnie. Będę chciała przekazać Wam, ludziom, moim widzom oraz Wam, ludziom, osobom, które będą brały udział w wywiadach. Chcę Wam pokazać, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, że wszyscy mamy coś ciekawego do powiedzenia, bez względu na ilość followersów, bez względu na to, kim jesteś i co robisz, jaki zawód wykonujesz, czy lubisz chłopców, czy lubisz dziewczynki, czy jesteś katolikiem, czy jesteś innego wyznania, nieważne. Tutaj wszyscy mamy się czuć tak samo i tutaj wszystkich będzie łączyło to, że będą miały tą samą ilość pytań. 17. Dlaczego Instagram? Dlaczego 17? Dlaczego nie zmieniam nazwy kanału? I dlaczego powstała ta 17? 17, dlatego że akurat w pierwszej osobie zrobiłam 17 pytań, to była Asieńka. Pod nią zrobiłam te pytania i posługując się właśnie informacjami z Instagrama, stwierdziłam, że wszyscy moi goście będą właśnie pytani na podstawie Instagrama. Każdy ma jakieś tam zdjęcia, jakieś tam filmiki, które można zaobserwować i na tej podstawie będę zadawała pytania. Pytania nie będą raczej niestosowne, będą pytania po prostu takie, które mnie ciekawią w mniejszym lub większym stopniu. Mam nadzieję, że będą ciekawe osobowości, że będą ciekawe pytania. Mam nadzieję, że przyjmiecie te filmiki bardzo, bardzo dobrze. Jest to program, który stworzyłam, jest to moje dziecko. Moje dziecko, gdzie zastrzegam sobie prawa autorskie do tego właśnie, do tych właśnie wywiadów. Oczywiście wywiadów jest dużo wszędzie, ale nie ma wywiadów prowadzonych face to face i nie ma wywiadów prowadzonych przez Zooma, które są wyświetlane właśnie na YouTube. Nie ma wywiadów, które będę prowadziła ja, czyli na podstawie Instagrama. Mam nadzieję, że dużo osób weźmie udział w tym moim dziecku, w tym moim projekcie, który, tak jak powiedziałam, raczkuje. Więc tutaj będzie wszystko się zmieniało, ulepszało, ale te 17 pytań zostanie. Zostanie również nazwa kanału Gotowanie z Mazią, z tego względu, że dużo osób, które oglądam na Instagramie, które followuję ja, gdzieś tam kciukuję, gdzieś tam lajkuję, gdzieś tam piszę komentarze i jestem kojarzona jako Gotuj z Mazią, a wcześniej Maziowa Szkocja. Jeżeli zmienię tą nazwę, nie będę rozpoznawalna w ten sposób, że ludzie nie będą wiedzieli, że ja to ja, że wcześniej byłam u nich, że wcześniej wspierałam ich dobrym słowem, bo tylko takie słowa uznaję, dobre słowa. Jeżeli nie mam nic miłego, nic dobrego do powiedzenia, zamykam się, bo świat bez tego jest zły i my nie musimy sobie tego pogarszać. To jest mój projekt, to jest moje dziecko i jestem wdzięczna każdej jednej osobie, która zechce brać udział w tym wywiadzie. Za te wywiady ja nikomu nie zapłacę, za te wywiady, dzięki tym wywiadom nikt nie stanie się sławny.
co mam do zaoferowania, to to, że ludzie zobaczą, że jesteście dobrymi ludźmi, że jesteście ludźmi po prostu z dobrym sercem, że jeżeli ktoś jest duży lub sławny, ktoś, kto posiada po prostu Instagrama, jakoś tak źle to powiedziałam, jakoś dziwnie to wyszło. Jesteśmy tacy sami i po prostu biorąc udział w tych wywiadach, no przykładacie swoją cegiełkę do spełnienia marzenia, które już ma ponad 30 lat, bo jako dziecko marzyłam o tym, aby mieć swój własny program w telewizji. Prowadziłam zajęcia przed pseudokamerą, kiedy jeszcze nigdy nie miałam świadomości, bo to były lata 80. jak się urodziłam, więc lata 80. nie myślałam, nikt nie wiedział, może gdzieś za granicami, ale w Polsce nikt nie wiedział o istnieniu kamery. Programach tego typu jak wywiady, nikt nie myślał o tym, że kiedyś będą portale, na które będzie można zaprosić, że będą takie rzeczy, że będzie rozmowa z wideo, o, wideo rozmowa po prostu, prostojęzycznie to mówię, wideo rozmowa. Nikt nie myślał o tym, że będzie można połączyć się z osobą, która jest ileś tysięcy kilometrów od ciebie przez właśnie wizję i z głosem. I nie było czegoś takiego. Ten pomysł powstał w mojej głowie ponad 30 lat temu i szedł ze mną tak przez całe życie. Pracowałam nad tym u siebie w głowie ostatnie kilka lat. Przyznam się, że kiedy inni balowali, inni myśleli, że ja się poddałam, było to tak, że ja pracowałam nad swoją umiejętnością, nad swoją, jakby to powiedzieć, systematycznością, nad swoją pracą nie tylko wizualną, ale i wewnętrzną. Próbowałam odnaleźć swoją własną drogę, abym zebrała się i odważyła przede wszystkim, próbowała realizować te marzenia po prostu sama. Dużo osób oglądałam na Instagramie, właśnie to Instagram dał mi możliwość poznania tysiące wspaniałych ludzi. Tysiące wspaniałych ludzi ze świata aktorów, ze świata biznesowych różnych, gdzie ja, taka szara myszka, nigdy nie myślałam, że to się wydarzy, że to się spełni. Kiedyś pomyślałam, że założę sobie kanał i będę spełniała swoje marzenia. Później przebierałam, nagrywałam trochę vlogów, trochę kulinarnych, trochę i gdzieś byłam usatysfakcjonowana, ale nie do końca tym, że nagrywam. Z tego względu, że czułam się, że wow, już mam ten program, już jest to spełnione, ale to nie było do końca to. I przez ostatnie miesiące zaprzestałam nagrywać. Był spokój, w ogóle mnie nie było na YouTube z filmikami, żadnego typu. I przez ten okres rozmyślałam, chodził za mną naprawdę duży projekt w głowie i pomyślałam sobie, to jest ten moment, to jest ta chwila. Wcześniej zainspirowało mnie bardzo dużo ludzi do tego, żeby to powstało, żebym się odważyła. Szłam z programem przez wiele lat z Kamilą Morowińską, z klubem 555. Było również innych dużo osób mniej znanych, które gdzieś w jakimś stopniu mi pomogły. Systematyczność walki ze swoimi słabościami, pokonywanie swoich własnych lęków typu lęk wysokości, paradoks, bo kocham góry. To wszystko gdzieś obserwowałam, notowałam, czytałam, poświęcałam dużo czasu na spędzanie na Instagramie, obserwowanie tych ludzi, których gdzieś bardzo szanuję. Dużo osób z YouTube, dużo osób
z bardzo różnych dziedzin życia. Ja postaram się te wszystkie osoby tutaj zaprosić, te, które od lat siedzą u mnie w głowie, ale ze względu na to, że jestem zwykłą maziową, zwykłą marzoną, która spełnia swoje marzenia, idzie krok do przodu, no to zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście, słuchajcie, drodzy widzowie, drogie osoby, które będziecie brać udział w moich wywiadach, drodzy goście, tutaj ten film możecie sobie obejrzeć i jesteście wszyscy dla mnie tacy sami. Bez względu na to, jak już Wam wcześniej wspomniałam, mam nadzieję, że będziecie czuli się tutaj po prostu sobą, po prostu wyjątkowi. I ze względu na to, że właśnie mam mały zasób słów, że nie skończyłam odpowiedniej edukacji, że w młodym wieku urodziłam dziecko, nie poszłam dalej do szkoły, moja droga poszła w innym kierunku, to właśnie dzięki nauce, dzięki kobiecie niezależnej i innych rzeczach, które się uczyłam, postanowiłam, że stworzę właśnie to oto dziecko, którym jest 17Q. I zobaczymy, czy Instagram, że świat ten, który aktorzy, czy znane youtuberki, youtuberzy, czy fryzjerzy, czy zwykłe myszki szare, takie jak ja, naprawdę to, co pokazują tam, wiadomo, że są ubarwienia typu, że pokazujemy te piękniejsze zdjęcia, te milsze chwile z życia, że pokazujemy wszystko takie ładne, fajne, ale też również mówimy o różnych innych rzeczach przygnębiających mniej lub więcej. Chodzi mi o to, wszyscy mówią, że jesteśmy tu dla Ciebie, przeważnie tak pokazując na Instagramie. Zobaczymy, czy tak jest naprawdę i czy przyjdziecie tutaj, weźmiecie udział w krótkim wywiadzie. Tak po prostu dla szarych ludzi, jakim jesteśmy my. Jacy jesteśmy my. No i widzicie. No i właśnie wracając jeszcze do tej sfery, że jestem niewykształconą osobą w dziedzinie dziennikarskiej, to zawsze marzyłam o tym, oczywiście Ewa Drzyzga tutaj i teraz zapomniałam, ale było rozmowy w toku, jak on... Przepraszam, zapomniałam, wyleciało mi z głowy, właśnie ze względów również neurologicznych. Mam różne problemy z wymową czasami, z koncentracją, ale to wszystko jest do naprawy, do spełnienia. Oczywiście z 17Q jest moim takim moim pierwszym dziełem, pierwszym dzieckiem. I mam nadzieję, że tą społeczność, to marzenie rozbudujemy do naprawdę ogromnych zasięgów, że naprawdę wiele, wiele osób zgodzi się na wywiad. Na ten moment, na tą chwilę nie wierzę, że to się dzieje. Na ten moment, na tą chwilę nie wierzę, że tak dużo osób się zgodziło, że w tym momencie muszę rozdzielać swój prywatny czas na to, żeby pogodzić to z realizacją tych wywiadów, bo nie jestem w stanie na chwilę obecną, o, latarkę zapaliłam, na chwilę obecną nie jestem w stanie przyjąć więcej niż 2-3 wywiady w tygodniu. A już jesteśmy, już mam zapisane do końca sierpnia wywiady. Wow, dziękuję. I drodzy widzowie, drodzy goście wywiadów, wspierajmy się nawzajem. Mam nadzieję, że dobrze przyjmiecie ten projekt, że projekt będzie okrążał cały świat i pokazywał, że wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy zasługują na to, aby spełniać swoje marzenia. Do zobaczenia w następnym wywiadzie już niebawem. Pa, pa.